Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym pokażę, jak zrobić na szydełku taką niewielką, śliczną gwiazdkę, śnieżynkę. Gwiazdka jest przepiękną, świąteczną dekoracją. Możemy ją powiesić w oknie, przykleić na kartę świąteczną, powiesić na choince albo na przykład położyć na wigilijnym stole przy każdym nakryciu. Dzierga się ją szybko, łatwo, potem jedynie należy ją usztywnić. Ja robię to tradycyjnie w wodzie z cukrem. I gotowe. Do tej gwiazdki, jak widzicie, jeszcze użyłam takich kryształków. Folijkę z kryształkami zakupiłam w osiedlowej pasmanterii. Wydaje mi się, że jest ona ogólnie dostępna. Przykleiłam po kryształku na te pikotki w ostatnim rządku śnieżynki. I wydaje mi się, że bardzo ładnie one wykańczają gwiazdkę. No dobrze, moi drodzy. Dziergamy białą maxi szydełkiem 1,25 mm. Zaczynamy od wykonania pętelki, a następnie 8 oczek łańcuszka, które zamkniemy w kółeczko oczkiem ścisłym. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, a następnie w nasze kółeczko wbijamy się 17 słupkami. Mam już zrobionych 17 słupków, no i teraz moje okrążenie zamykam oczkiem ścisłym, wkłuwam się w trzecie oczko tutaj w tym okrążeniu, przeciągam i gotowe. Teraz będziemy robić łuki po 9 oczek łańcuszka, z tym, że pierwszy łuk będzie miał 10 oczek, ponieważ jedno oczko zastępuje mi półsłupek, czyli na początek 10 oczek łańcuszka. Mamy 10 oczek i teraz uwaga, wychodzę z tego słupka, kolejny omijam, kolejny omijam i wkłuwam się w trzeci słupek, czyli omijam pierwszy, omijam drugi, wkłuwam się w trzeci słupek i wykonuję półsłupek. Czyli mam tutaj 2 słupki ominięte. Teraz 9 oczek łańcuszka. I ponownie, jedno oczko omijam, drugie oczko omijam, wkłuwam się w trzecie oczko i wykonuję półsłupek. I znowu 9 oczek i tak naokoło. Pięć łuków już mam, ostatni 6 łuk, wkłuwam się oczkiem ścisłym w pierwsze oczko pierwszego łuku. Teraz będę obrabiała moje łuki półsłupkami. Każdy łuk obrabiam 11 półsłupkami, czyli wkłuwam się pod mój łuk, przeciągam nitkę i przez 2. To jest pierwszy półsłupek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 1, 11. Łuk jest obrobiony.
I teraz kolejny półsłupek wykonuję w półsłupek, który jest tutaj wbity, który łączy moje łuki. W ten sposób. I przechodzę do następnego łuku i kolejne 11 półsłupków. W ten sposób obrabiam wszystkie łuki naokoło. To okrążenie jest już gotowe. Zakończyłam półsłupkiem wbitym tutaj, w to łączenie łuków. I teraz przechodzę oczkami ścisłymi na szczyt tutaj łuku obrobionego półsłupkami. Czyli jeżeli mieliśmy tutaj 11 półsłupków, to środek będzie na 6 półsłupku, prawda? A więc wbijam się w kolejne półsłupki i oczkami ścisłymi, tak żeby były one jak najmniej widoczne, przechodzę sobie na samą górę. Gotowe. Jestem na samej górze łuku i teraz znowu będę robiła łuki, które będą mi łączyć wierzchołki tutaj tych mniejszych łuczków. Te moje łuki teraz będą miały 11 oczek łańcuszka, no i oczywiście pierwszy zaczynam od 12 oczek. Mamy 12, no i mniej więcej tutaj półsłupek na samej górze kolejnego łuku. Kolejny łuk to już 11 oczek. I znowu szukam sobie mniej więcej samej góry. I wykonuję półsłupek. No i takie łuki robimy naokoło. Okrążenie jest gotowe. No i teraz przechodzimy już do ostatniego okrążenia. Zaczynamy od obrobienia połowy łuku 8 półsłupkami. Czyli robimy 8 półsłupków. I 8. Powinniśmy się znaleźć mniej więcej w połowie łuku. I teraz robimy, uwaga, 9 oczek łańcuszka. I następnie robimy coś na kształt takiej dużej pikotki. Czyli wbijamy się oczkiem ścisłym tutaj z przodu, u nasady, w ten ostatni jakby półsłupek przez nas wykonany na łuku, pod dwie niteczki. Pod te dwie niteczki. Tak? Wbijam się tutaj, pod te dwie niteczki. Łapię nitkę i zaciskam. I tworzy mi się taka pętelka. Teraz robię 11 oczek łańcuszka. W ten sposób i wbijam się pod te same dwie niteczki. Przeciągam nitkę i następnie ten mój łańcuszek zaciskam. Mamy drugą pętelkę. Teraz 9 oczek. I jeszcze raz pod te same dwie niteczki i zaciskam. I w ten sposób powstały mi tu takie dwie mniejsze pętelki i jedna większa.
Wracam do mojego łuku, który obrobiłam do połowy i teraz robię jeszcze 7 półsłupków z drugiej strony. Jestem teraz na łączeniu łuków, a więc wbijam się w półsłupek, wykonuję półsłupek, następnie 4 oczka łańcuszka i tutaj po prostu pikotka, czyli znowu pod te 2 niteczki i zaciągam w ten sposób. I mamy pierwszą część śnieżynki zrobioną. I teraz będziemy to powtarzać. I tak wygląda już wykonane całe okrążenie. Ja zakończyłam półsłupkiem tutaj wbitym po środku i pikotką z 4 oczek łańcuszka. Teraz odcinam nitkę, tylko nitkę odcinam nieco dalej, tak żebym potem mogła ją wykorzystać do przywiązania, czy za nią przywiązać po prostu śnieżynkę. I tutaj tą niteczkę wrabiam sobie, tak żeby nic mi się już tutaj nie spruło, żeby pikotka ładnie wyglądała. Można wrobić jeszcze raz. Tą nitkę oczywiście obcinamy, ona nam jest niepotrzebna. No i teraz, moi drodzy, pozostaje nam naszą śnieżynkę usztywnić. Tak jak powiedziałam wcześniej, ja to robię w wodzie z cukrem, jeżeli chcę, żeby robótka była sztywniejsza, co w przypadku gwiazdek się sprawdza, to dodaję więcej cukru. Rozpinam potem to na moich piankowych puclach za pomocą szpilek i rezultat jest właśnie potem taki. Moi drodzy, mam nadzieję, że Was zachęciłam do zrobienia takich gwiazdeczek, śnieżynek. Jestem ciekawa ogromnie, czy spróbujecie i podejmiecie wyzwanie i wydziergacie takie śnieżynki. Tak jak powiedziałam, no jest to przepiękna dekoracja, tym bardziej daje ogromną satysfakcję, ponieważ jest zrobiona własnoręcznie. Zapraszam Was na mój blog crochet.pl. No i oczywiście ogromnie zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno i do usłyszenia niebawem. I moi drodzy, jeszcze PS, tak? Zapomniałam Wam pokazać jedną rzecz. Chciałam Wam pokazać dla porównania, że takie śnieżynki możemy też wykonać z włóczki, na przykład z mimozy. Można taką większą śnieżynkę zawiesić w oknie, będzie ona bardziej widoczna i też bardzo ładnie się prezentuje. A możemy też wykonać je z cieniutkiego kordonka. To jest bodajże kordonek Bravo. Gwiazdeczka, śnieżynka wychodzi mniejsza zdecydowanie niż ta z Maxi. Także to już Wasz wybór, Wasza koncepcja. Pozdrawiam Was jeszcze raz bardzo mocno i do usłyszenia. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.